W dzisiejszym filmie spękaczowi jednoskładnikowemu powiemy ostre i zdecydowane czemu nie. Serduszko wyszło tak, ale jak to w życiu bywa, plan był zupełnie inny. A ściślej inna miała być serwetka. Zaczynamy od pomalowania serduszka ciemną farbą akrylową. Ja wybrałam brązowy, ale dla niebieskiej serwetki lepszy byłby granat. Suszymy i szlifujemy. Ja używam papieru 240. A teraz spękacz jednoskładnikowy firmy Pentart. Nałożę go gąbeczką, ponieważ efekt końcowy zależy od wielu czynników. Sposobu nałożenia, grubości warstw, temperatury czy wilgotności. Staram się, aby pod obrazkiem było troszkę cieniej. Serduszko pozostawiam do całkowitego wysuszenia. Teraz nałożę białą farbę. Nie rozcieńczam, prosto z tuby. Rozcieńczona farba będzie transparentna i da bardzo duże spękania. Maluję miejsce przy miejscu. Nie poprawiam już pomalowanej części, ponieważ paćkanie po już pomalowanym grozi zniszczeniem pracy. Malując gąbeczką uzyskam chaotyczne spękanie. Gdybym użyła pędzla, większość spękań byłaby zgodna z kierunkiem, w którym nakładałam farbę. W prawym górnym rogu zostały mi dwa niedomalowane kółka, ale nie mogę już tego poprawić na mokro, ponieważ gąbka zdjęłaby mi białą farbę zamiast nałożyć nową warstwę. Zobaczcie, wszystko jest mokre, a już pojawiają się pierwsze spękania. A tak wygląda praca po 20 minutach. Jeżeli spękania Wam wychodzą marnie, pomóżcie sobie suszarką. No właśnie, a tutaj zmiana koncepcji. Brązowe spękania wydały mi się zbyt agresywne do niebieskich kwiatków, więc poszłam w vintage. Czy Wam też tak się zdarza, że zaczynacie jedno, a kończycie drugie? No cóż, kilka serwetek warto mieć w zapasie. No właśnie, a jeżeli szukacie ładnych serwetek bądź sprawdzonych preparatów, zapraszam do naszego sklepiku. Adres na dole strony. Wzoru nie wycinam nożyczkami. Maluję linię pędzelkiem z wodą i odrywam. A to jest klej z werniksem, naprawdę niezły. Z werniksem, czyli już pomieszany z lakierem. I tym razem znowu bez przyspieszeń. Kleju kładziemy grubo. W każdym pociągnięciu musi przesiąknąć przez serwetkę do podłoża. Inaczej wejdą wąble. Niepotrzebne części serwetki obrywam na mokro, ale można się ich pozbyć po wyschnięciu, szlifując papierem ściernym. Przyklejanki gotowe, a teraz moment, żeby dodać coś od siebie. Bo dzięki takim drobiazgom nasze prace nabierają charakteru i stają się unikatowe. Czym prostsze rozwiązanie, tym lepsze. Ja poszłam w szef. Serduszko otrzyma etat zakładki do książki, ale w zakładce powinno coś dzędzolić. Dowiązałam parę koralików i według mnie praca wygląda lepiej. Serduszko warto polakierować. A na koniec trochę prywaty. Przedstawiam Wam Romana, który skutecznie przeszkadza mi w robieniu zdjęć. Ten zabiedzony kocurek przybłąkał się do nas na święta. I został, ale pan weterynarz powiedział, że Roman jest kobietą. Czyli na pieczeniu ciast się nie znam i na kotach się nie znam. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.